one point in my life. Is there a way to fulfillment, to happiness, some sort of paradise? The answer is how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way. Cześć, witacie detailingowy dziadzia. O, poszło. Nie witacie. Siemanko, może tak zacznę. O, troszeczkę inaczej, ale i tak detailingowy dziadzia było. Wilkliner od Gustafa. Tak jak widziałeś, od 1 do 30, do 1 do 3. Nie pokazywałem też oprysków i nie pokazywałem też użycia produktu z pianownicy ręcznej, bo nie ma sensu. Szkoda czasu. Z oprysku nic nie robi, kompletnie. Przy 1 do 5 zaczyna się dopiero fajnie, no przy 1 do 3. No to można powiedzieć, że coś zbierze bezdotykowo. Jeżeli chodzi o pianownicę, szkoda prądu. Teraz tak, lecąc po kolei, tutaj teraz coś tu, co tu producent opisał. A, od 1 do 3 do 1 do 10. I tu bym się zgodził, bo próbowałem 1 do 30, 1 do 20, 1 do 10 i tu mi się najlepiej pracowało. 1 do 10. Tak idealnie. Tak bardzo fajnie, tak przyjemnie. 1 do 20 również, też nie jest źle. 1 do 30 szkoda prądu. 1 do 5, słuchaj, tu już jest gęścioch. Już jest gęścioch, kurczę, czujesz troszeczkę taki opór tej piany. 1 do 3 to jest kosmos, to jest w ogóle bzdura. To już jest za gęsto. Opór, budyń, zresztą widziałeś, to w ogóle no, szkoda prądu. Nie jest to też produkt na szczury. Jest to produkt, moim zdaniem, do bieżącego mycia felg. Mega bezpieczny. Nie naruszył. Przy 1 do 3 może troszeczkę tak przymulił tę powłokę, ale to z tego względu, że ciężki jest do wypłukiwania właśnie. Do wypłukania. Od 1 do 5, od 1 do 3 do 1 do 5. Ciężko się wypłukuje. I jakbym miał atakować osobiście, to 1 do 10. Ale przypomina mi Shiny Garage. Z tego względu, że pachnie kolą, a dokładnie, słuchaj, hop kolą. Kojarzysz? No właśnie. Od Zbyszka bodajże firma to była, co w pierwsze te hop cola, co wchodziła. Taki cola. Tak, cola, no kurczę, co były takie cukierki też jeszcze, kurczę, o smaku coli. To jest fajne. Zapach wyczuwalny, słuchaj, jest dopiero przy 1 do 20, ale to musi być cieplutko, a bardziej 1 do 10. I tu bym się trzymał, 1 do 10. Kurczę, tak naprawdę produkt, on sprawia wrażenie, że jest taki nijaki. Że jest taki, kurczę, bezpłciowy. Ale jest mega bezpieczny i... Znaczy, właśnie, to, że jest taki nijaki, masz wrażenie, że on jest bezpieczny. I jest bezpieczny. I podoba mi się też fajnie to, że fajnie siedzi na oponach. Fajnie się pieni, bo nie wszystkie. Nie wszystkie, jeżeli masz dressing na oponie, fajnie współpracują z dressingiem i z oponą. Ten robi to naprawdę dobrze. Także opona, bieżące mycie oczywiście, tak jak ja to robię. Jak najbardziej polecam. Naprawdę fajny, przyjemny produkt. I co jest fajne, w żaden sposób nie męczy zapach. W żaden. On się tam gdzieś delikatnie ulatnia, uwalnia. Naprawdę super. Oczywiście produkt dostałem od widza, za co bardzo dziękuję. I z tego względu leci dalej. Jest go tutaj. Jeszcze nam na rozcieńczenia będziesz miał zabawy, a zabawy, naprawdę.
Co trzeba wpisać? Myślę, że będzie fajnie, jak wpiszesz... A niech będzie klasyka. Good stuff. Niech będzie good stuff. Drukowanymi literami. Pierwsza osoba, która to wpisze, zgarnia. Tu będzie gdzieś, no kurczę, 1/3 butelki. A i co jeszcze jest fajne? Jak zarzuciłem go z oprysku i mi wysechł, nie narobił bałaganu. Zostawiłem, ja to tak testuję. No, zostawiam i patrzę, co się będzie działo. No i luzik. Także naprawdę mega bezpieczny. Tu jest napisane, że jest to produkt zasadowy. Nie pamiętam, bo dawno to nagrywałem, bo wiadomo, jak to u mnie idzie. Ale chyba tam to była lekka zasada, w lekką zasadę, albo nawet nie. Także tutaj, kurczę, naprawdę spoko. Dobra. Z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Bo będę kręcił, kombinował, a przy produkcie, który jest bezpieczny i służy do bieżącego mycia, no ileż można opowiadać i cudować. Po prostu zwyczajny, fajny, przyjemny produkt. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!